Lucek, do Forzy Horizon wprowadzili klocki LEGO Update. Jeszcze nie wprowadzili, ale będzie niedługo premiera. Obejrzmy sobie najpierw zwiastun, a potem sobie dokładnie go przejrzymy klatka po klatce, czy tam fragment po fragmencie. Lecimy! Ta-dam! Klocki LEGO. No i proszę bardzo. Ta-da! Update pojawi się 13 czerwca, czyli za 3 dni od dzisiaj. Będzie zawierał na pewno nową mapkę i nowe pojazdy, czyli samochody zbudowane z klocków LEGO, które będą trochę przypominać te, które już mamy w grze, te z realnego świata, McLarena, Senne widzieliśmy tutaj z klocków LEGO i tak dalej, ale będziemy mieli też nowy świat z klocków LEGO. I nie powinno nas to za bardzo zaskakiwać, no bo w Forzie Horizon 3 mieliśmy jedną ekspansję mapy, powiedzmy taką zwykłą, zimową, i drugą ekspansję mapy mieliśmy już taką zwariowaną, Hot Wheels, pamiętacie, prawda? Tutaj mamy klocki LEGO, będzie to trochę dziwne i ja tak oczekuję troszeczkę od tych samochodów, z którymi będziemy mieli tutaj do czynienia, że będzie można je jakoś niszczyć, że one będą się rozwalać, tak? Albo że będziemy mogli sobie dobudowywać jakieś spoilery czy coś w tym rodzaju. No i zobaczmy sobie teraz tak. Przyjeżdżają sobie Unimogi do naszego świata. Tutaj na razie mamy jeszcze zwykłą mapkę. Są jakieś dinozaury i tak dalej, ale no, raczej dinozaurów nie będziemy sterować w tej grze. I tak samo krów, ani koziołów. Tyle. Tutaj mamy McLarena Senne z klocków LEGO. Pierwszy pojazd, taki można powiedzieć dodatkowy, będzie można mieć w tym DLC. Tutaj znowu mamy tego McLarena z takim spoilerem z klocków LEGO. Jest węższy chyba od zwykłego McLarena. To jeszcze sobie zobaczymy. Ale zwróćcie uwagę teraz na jedną bardzo ważną rzecz. Te samochody, które są zbudowane z klocków LEGO, będą mogły tak samo uczestniczyć w wyścigach jak zwykłe samochody w tym samym czasie. Czyli ze zwykłymi samochodami będziemy mogli brać udział w tym samym czasie, co tymi samochodami z klocków LEGO. Po prostu będą to jako dodatkowe samochody, nie? Tutaj nie mamy nic ciekawego. Widzimy, że ludzie są klockowo-legowi. Nie, jakby... O! Będą trybuny. I tu widzimy już w ogóle całkowicie inny świat też, nie? Jest jakiś tor. Tam z tyłu są chyba jakieś... No, trybuny, wiadomo, nie? Ale tu mamy jeszcze ten świat podstawowy. Tak? A tu już mamy ten dodatkowy zaraz. Będzie mi taki rzut na McLarena Senne z klocków LEGO. I tutaj widzimy już coś dodatkowego. Na pewno nie ma na naszej mapie tej podstawowej tych trybunów, toru wyścigowego. Więc to jest na pewno coś nowego, nie? No wiadomo, że to jest ekspansja mapy, ale może coś tam uda nam się jeszcze dodatkowo zobaczyć z tego. Mamy jednego McLarena Senne jako dodatkowy pojazd i tutaj mamy tak. Tam chyba jedzie jakieś Ferrari. Tutaj mamy do czynienia z... no... Mini Cooper, Mini John Cooper. I zobaczcie, jak wygląda w ogóle ten świat. Drzewa są z klocków LEGO, ale mamy też drzewa takie zwykłe. Jakąś roślinność taką zwykłą. To nie jest tak, że wszystko będzie z klocków LEGO. Jezdnię mamy asfaltową. I jest to jezdnia, no, prawdziwa, realna, nie jest z
klocków Lego, tak? Ale mamy takie różne ozdoby, jak tutaj widzicie, takie dodatkowe z klocków, nie? Tutaj to widać. Cyk. I teraz zobaczcie, że te drzewa też się niszczą. I fragmenty ich rozwalają się na jakieś małe klocki. Wygląda na to, tu mamy jakiś klocek, tu mamy jakiś klocek. Więc będzie można to w ten sposób niszczyć. Mam nadzieję, że będzie można też niszczyć na przykład jakieś budynki, nie? Z klocków Lego, czy coś w tym rodzaju. Byłoby naprawdę fajnie. Tu mamy Ferrari chyba F40. Zrobione na Ferrari z klocków Lego. Tam mamy zwykłą Pagani Zonda Wire BC. Tak, F40 mamy napisane z tyłu nawet. No i tu mamy, zobaczcie, miks różnych samochodów, nie tylko... Właściwie, jak my będziemy tunigować te auta z klocków Lego? Czy będzie można jakoś tunigować, zmieniać felgi i tak dalej? Tutaj mamy też miks tych standardowych samochodów zwykłych, ale widzimy, że mapa ma tutaj takie, no, miejsca, gdzie można przyczepiać klocki Lego, nie wiem, jak to się, piny chyba się nazywa, tak? I tu mamy statki z klocków, mamy jakieś skrzynie, jakieś takie miejsce dla piratów. Tutaj jakiś od sobie ziomeczek tańczy na górze czy coś. Mamy tam normalne samochody i chyba Mini Coopery z klocków. Tak, tu jest Mini Cooper z klocków. Zamki z piasków. Są zamki z takich małych klocków, fajnie to wygląda. Okej, okay. No i właśnie, jeśli chodzi o budynki, to mam nadzieję, że tego typu budynki będzie można rozwalać, nie? Tutaj sobie tańczą jakieś klockowe postaci. Ktoś tam widziałem, że przejechał przez płotek, ale... Nie wiem, czy da się go całkowicie zniszczyć. Mamy jakąś... widzieliśmy, że były jakieś wydmy, nie? Jakieś piaski i tego typu sprawy. Tu mamy świat, no miasto z klocków Lego, typowo, zobaczcie. Tak, jest, nawet jezdnia jest taka, jakby plastikowa, nie? No i mamy tutaj, zwykłe samochody też będą mogły się oczywiście poruszać po tym świecie, jeździć. Ciekawe, czy jak będziemy po tym jechać, to będzie słychać jakieś po tych pinach, tak jak będziemy jechać, to czy będzie coś tam... Jakiś inny dźwięk od tego, czy nie wiem. Ciężko sobie mi to wyobrazić, szczerze mówiąc. Tu mamy lotnisko z samolotami, które gdzieś tam startują. I też one są z klocków. Tu mamy troszeczkę więcej rzutu na te wydmy z piasku. I na te tereny gdzieś tam w tle. Mamy lotnisko, będziemy mogli się na lotnisku ścigać. Chyba będzie to takie pełnoprawne lotnisko, mam nadzieję. Tutaj znowu Mini Coopera. Także jak do tej pory mamy trzy samochody z klocków Lego. Jest to Ferrari F40, jest to Mini Cooper, jest to McLaren Senna. Chyba tam nie było innych samochodów, które byśmy mieli dodatkowo, prawda? Ale pewnie się coś tam pojawi, myślę. Tutaj mamy też zwykłe samochody. Kolejny taki teren, można powiedzieć, stuntowy czy coś. Dużo niszczenia tych klocków jest, one gdzieś tam sobie leżą. Można je potem... dodatkowo jeszcze rozwalić, ale no zobaczcie, jak na razie tylko te trzy samochody widać, nie? I tutaj mamy coś ciekawego, tak jakby ten trailer sugerował nam, że nasz dom będziemy mogli jakoś rozbudowywać, no bo w końcu w klockach Lego chodzi o to, że możemy coś budować, prawda? Więc mam nadzieję, że tak samo nasze samochody będziemy mogli jakoś tam rozbudowywać o dodatkowe rzeczy, tak jak mamy w Fordzie do tej pory, że możemy jakiś tam spoiler dodać, wiesz, jakieś tam inne rzeczy. Tak, mam nadzieję, że i tutaj będziemy mogli sobie powymieniać różne rzeczy z klocków Lego. Tam mamy coś latającego w prawym górnym rogu, ale czy naszą chatkę będziemy mogli sobie rozbudowywać? Bardzo ciekawe. No i co powiecie ogólnie o tym dodatku do Forza Horizon? Ja myślę, że to będzie wiązało się z jakimś tam sprzeciwem ze strony fanów, no bo wszyscy kojarzą Forzę jako taki, można powiedzieć, symulator do zabawy samochodami, nie? Nie chodzi o to, że się symulacyjnie jeździ i tak dalej, tak może trochę bardziej arcade'owo, ale chodzi o to, że taki symulator do zabawy autem jest, tak? Wygląda to wszystko, moi drodzy, ciekawie. No, co będziemy mogli robić na tych mapach, to jest kolejna sprawa. Niedługo się dowiemy, no bo przecież premiera dodatku jest już za chwilę właściwie, nie? Za kilka dni.
Także ciekawy jestem tych samochodów. Oczywiście je sobie wszystkie przetestujemy, sprawdzimy, zobaczymy, jak będą się prowadzić, jak będzie można je tuningować dodatkowo. No ciekawa sprawa, tak? Wcześniej mieliśmy Hot Wheels, teraz mamy Lego dodatek. Tego się nie spodziewałem, aczkolwiek wiedziałem, że będzie to coś szalonego, tak? Może nie tyle statki kosmiczne, co właśnie coś takiego zabawkowego może bardziej. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Forza Horizon 4. Mam nadzieję, że już wtedy będziemy sobie testować nowy dodatek. A tymczasem trzymajcie się. Na razie, pa pa.